Dzień dobry, witam Was ponownie w moim ogrodzie i chcę się pochwalić moim małym zwycięstwem. Parę dni temu zauważyłam, że moją piękną fasolkę Gold Marie, która już zaczęła owocować i już zebrałam z niej trochę strąków, i tę piękną fasolkę zaczęły atakować mszyce. No nie bardzo wiedziałam, co z tym fantem zrobić. Środki chemiczne w tym wypadku nie wchodziły w grę, bo obok są ogórki, które też już zbieram, więc no, trzeba by się dostosować do okresu karencji. Także przypomniałam sobie taki sposób, który kiedyś tam gdzieś tam zobaczyłam i zastosowałam. I zaraz Wam pokażę efekty i powiem, co to był za sposób. Wieczorem opryskałam mszyce roztworem płynu do mycia naczyń, łyżeczka płynu na 5 litrów wody. Rano mszyce wyglądały już tak. Tutaj wyszły mi z kadru, bo chciałam je ruszyć palcem, żeby zobaczyć, czy one ruszają łapkami. Jak widać, mszyce wszystkie są nieruchome, nie ruszają odnóżami. Taka sytuacja była rano. Po południu liść z mszycami wygląda tak. Mszyce są podeschnięte, w ogóle się nie ruszają, nawet w momencie, kiedy dotykam je wykałaczką. Taki oprysk trzeba zrobić wieczorem, żeby nie zaszkodzić owadom pracującym. Wieczorem takie owady już sobie śpią i po prostu wtedy nie zabijemy ich takim opryskiem. Także jak widzę, jest bardzo skuteczny. Tutaj jedna mszyca, widzę, jeszcze macha odnóżami, ale nie potrafi nawet stanąć już normalnie, tylko trącona tak sobie macha. Natomiast pozostałe mszyce są podsuszone i martwe. Czyli jest to bardzo skuteczny sposób na mszyce, tylko trzeba to robić wieczorem, żeby nie zaszkodzić pszczołom. Jakieś 2 tygodnie temu mówiłam Wam, że nie mogę sobie poradzić z mrówkami w doniczce z moją figą. I wtedy spróbowałam użyć mąki kukurydzianej, że ponoć miała pomóc. I wiecie co? Chyba pomogło. Teraz jak podlewam figę, mrówki nie wychodzą na wierzch i nie odbudowują sobie tutaj kanałów. Także może coś pomogło. Zobaczymy. Teraz jak podniosę doniczkę, to też nie widać tutaj mrówek, a było ich pełno. Także może to będzie dobry sposób na pozbycie się mrówek z doniczek. No zobaczymy, jak to. Jak widać, tutaj jeszcze tutaj ta mąka jest. Tutaj jest. I tutaj koło doniczki wysypałam na tę folię, na której stoi doniczka. No zobaczymy. Może od czasu do czasu trzeba będzie trochę dosypać tej mąki, ale no to nie jest jakiś problem, prawda? Żeby to zrobić. Teraz postukam. Postukałam w pieniek i one nie wychodzą ze środka. Także chyba się zniechęciły. Nie wiem dlaczego. No ale jeżeli by to działało, to będzie super. A jak już przy owadach jesteśmy, to dzisiaj żegnam się z Wami piękną jeżówką i ślicznym owadem pracującym, teraz nawet dwoma. Nie wiem co to, jakieś takie chudsze od bąka, grubsze od pszczoły, ale sobie
ładnie zbiera nektar z jeżówki. Dziękuję Wam za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.